Hej, witajcie, tutaj Nexus. To jest kolejny odcinek ze Spyro the Dragon, naszej mini 3-odcinkowej serii. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba, zagramy troszeczkę więcej. Natomiast dziś przejdziemy się do kolejnego świata i upewnijcie się, że na przykład oceniliście ten film, jeżeli wam się podobało. I w ostatnim... O kurczę, czemu nie mogę wejść? Dobra, już mogę. W ostatnim odcinku przeszliśmy dwa światy. Nie, jeden świat, w którym zdobyliśmy setkę. I w tym naszym głównym świecie także tej setkę zdobyliśmy. No dobra, przejdźmy się tutaj i musimy zebrać przede wszystkim znowu te wszystkie diamenty, które tu się znajdują. Kurczę, PSX, to jest coś świetnego. Ale w ogóle zobaczcie, jak technologia się ten... Czekajcie, niech ten smok coś tam powie. Welcome to Town Square, Spyro. Begin exploring by gliding to that area with the bulls. Use the L2 and R2 buttons to get a good look. No dobra, tutaj mamy to, jakieś oczywiście kolejne porady. No dobra, tutaj zobaczcie, że mamy te byki, które możemy tak sobie tutaj nabijać i one będą tak sobie kurde wisieć tutaj śmiesznie. Dobra, zostawimy go. Będzie wolna śmierć. Okrutne. No i on tu chyba umrze. Dobra, albo dobra, no. Ulżyjmy mu tutaj, ulżyjmy mu. Niech będzie, okej. Okay. Skoczmy sobie tutaj i musimy podpalić sobie to wszystko. Ile lat, kurde, minęło? Ta gra wyszła w którym roku? Już nawet nie pamiętam, w którym roku, natomiast tyle czasu minęło, kurde, że to masakra. To jest przynajmniej z 10, liczyłbym tak gdzieś z 15 lat. Musiałbym dokładnie sprawdzić. Kiedy ta gra dokładnie wyszła? Thanks, Spyro. I had the worst itch on the tip of my wing. Did you know that you get your longest glides by pressing X at the very top of your jump? No kolejna taka troszeczkę nieciekawa informacja. Natomiast jak technologia kurde się posunęła? Przez te kurde lata tutaj, o kurde, dostałem. No i zobaczcie, że mój Sparks się zrobił niebieski taki troszeczkę. I kurde, dzisiaj, wiecie, kiedyś graliśmy na kabelkach. Wszystko, wiecie, na kabelkach było. Kontrolery bez analogów, a na przykład takie do PSX-a miałem właśnie, bez analogów. To nie były z analogami, nie, o kurcze. Ja na strzałeczkach grałem, na D-padzie tak zwanym. A dzisiaj, kurde, dzisiaj gram w Spyro na tablecie, gram w różne na przykład gierki z komputera na tabletach, na komórkach, na bezprzewodowym padzie, kurde, w ogóle magia, jakby się kiedyś takie coś pokazało, to ludzie by chyba na stos mnie od razu wrzucili. Spyro, did you see a man dressed in blue running around here? He's a thief! And he's stolen a dragon egg! You've got to track him down and get that egg! Run! Run! I'm getting a little winded! No dobra, będziemy musieli znaleźć oczywiście tego gościa, który tutaj zapieprzył to jajko. I on się chyba tutaj znajduje, zaraz czekajcie, bo to się chyba robiło w ten sposób. Tu i tu się leciało. O, proszę bardzo. Jeszcze pamiętam, dobra. Trzeba go dorwać tutaj. Czekajcie, bo on tutaj ma jakąś taką ścieżkę swoją wyznaczoną. Dobra, czekajcie, bo on tutaj zeskoczył i uciekł. No dobra, on tutaj uciekł, będziemy musieli go szybciej dorwać. No dobra, spokojnie, damy radę jakoś tutaj. Musimy jeszcze raz tam wskoczyć, to jest dziwny w ogóle level. Jest dziwny, natomiast muzyka, klimat jak najbardziej super jest tutaj. Dobra, musimy jeszcze raz tam wskoczyć, kurde. Jej, to moje skakanie. Tutaj mamy te kury, jeżeli je zabijemy, no to pojawią się właśnie owe motylki, które będą regenerować mi życie. No dobra. O, mam cię! Dobra, kolejne jajo. Już nawet nie pamiętam, ile tych jaj jest. Tutaj chyba są w tym świecie jest parę tych chyba. Ile dobrze pamiętam, czekajcie. Czy my doskoczymy tam? Zaraz sprawdzimy, czy tam doskoczymy. Doskoczymy. Spokojnie. Musimy tu skarby pozbierać. Raz, dwa, trzy. I teraz jeszcze te tutaj. Okej, okay. I stąd doskoczymy tutaj. No dobra, okej, okay, rozumiem.
Wszystko rozumiem, zaraz zobaczymy, czy tutaj stówkę skarbów zdobyliśmy, czy tam jeszcze coś tutaj jest do ukrycia. Thor! Thank you for releasing me. No właśnie, i niektóre smoki już będą tylko nam mówić: dziękuję, że mnie uratowałeś. Dobra, to musimy tutaj napędzić i to nam da tutaj troszeczkę skarbów. Ile mamy? 192. I gdzie kurde jest reszta? Gdzieś tutaj musi być reszta skarbów. Nie poddam się, dopóki tego nie znajdziemy. Dobra, gdzieś tutaj może... gdzieś rozejrzeć, a tu się glitchuje trochę grafika. No niestety to jest robione przez emulator, tak jak już mówiłem na tablecie. One chyba lepiej działają na tym, na konsoli. Znaczy na konsoli, na tym, na PC-cie. No i tak jest, myślę, że okej. A tędy przejdziemy, czy coś tutaj gdzieś będzie? Musimy się rozejrzeć dokładnie. Tutaj nic nie ma. Tam coś jest. A właśnie, tam coś jest, no dobra, to musimy się wrócić w takim razie. To wrócimy się już tutaj, hopa. Przelecimy sobie tak. No mówiłem, no, w tej gierce chcę być perfekcjonistą, robić wszystko na 100%, choć wiem, że mi się na pewno nie uda, bo późniejsze levele już tam nie sięgam niestety pamięcią. Wiecie, za dziecka nawet nigdy nie wylazłem z tego Artisan World. Dobra. Dwa, hopa. I tu chyba będzie ostatni jeden. Dokładnie, mamy 200 na 200! Dobra, możemy wracać sobie w takim razie. Przejdziemy się do kolejnego świata, myślę, że jeszcze zdążymy sobie spokojnie. Tak, spokojnie zdążymy. Dobra, hopsa. Myślę, że w trzecim odcinku przejdziemy przez cały świat ogólnie. A, zobaczcie, zapisywało się kiedyś właśnie na tych statuetkach Replay a Dragon, czyli możemy jeszcze raz odsłuchać tego smoka. Możemy oczywiście zapisać sobie grę, więc zapiszmy. Ja zapisuję tutaj w dwóch formach na emulatorze, który pozwala mi od razu odpalać grę i na samym tym tutaj, wiecie, w grze ogólnie. No mamy 500 tutaj wszystkich tych naszych diamencików. No i dobra, wiecie co, przejdziemy się do tamtego świata, do tego świata sekretnego. On, z tego co pamiętam, chyba w demie był otwarty już, jakoś tak mi się kojarzy. Kiedyś były, wiecie, te takie czarne płytki, czarne płyty z demami i tam były, wiecie, napisy. I ja tam miałem parę numerów, chyba 88, 95, z tego co pamiętam. I to się nazywa w ogóle Sunny Flight, więc przejdziemy się. Tutaj będziemy musieli latać i niszczyć tam różne rzeczy. Zaraz zobaczycie, to jest ogólnie czasowa misja. Ale co do tych dem, to pamiętam, że sporo się w nie grało. One zawsze były gdzieś tam do magazynów dołączane. I się grało w te dema tutaj. Dobra, musimy tutaj te takie ciuchcie tutaj, jakieś pociągi łapać, które przewożą jakieś tutaj rzeczy. Opa. Najlepiej lecieć pod prąd. Będziemy... w tę stronę. Jeszcze jedne ciuchcia. Jest, udało się. Okej, teraz samoloty. Musimy tak kolekcjonować te wszystkie rzeczy tutaj. Dobra. Za każdym razem, gdy zniszczymy coś albo złapiemy coś, dostajemy dodatkowy czas. I te misje były najgorsze. To nie jest jedyna misja, która tutaj się taka pojawia. I te misje były najgorsze. Za dziecka naprawdę. To tutaj nawet już mając takie sprawne troszeczkę, wiecie, łapki sprawne, znaczy wiecie, no dzieci mają tak, że te łapki są takie no niezgrabne. Natomiast to było naprawdę trudne. Tutaj jeszcze to na czas robić. Ja swoją drogą bałem się misji na czas. Też tak mieliście? Jakiś taki stres mnie ogarniał zawsze. Mój brat również, mam oczywiście brata, teraz się dowiadujecie. Mój brat również bał się i to naprawdę okropnie tych wszystkich misji na czas. Do tego stopnia, że jak była jakaś misja na czas, to potrafił nawet się rozpłakać i uciec, bo bał się, że po prostu coś się złego stanie. I ciekawe, mieliście może kiedyś tak? Albo macie? Nie, no myślę, że nie, już nie macie. Natomiast oczywiście one były takie trochę stresujące, te misje. No i to jest właśnie jedna z tych misji. Dobra, mamy bardzo mało czasu i 3 bramki jeszcze do zaliczenia. Oczywiście trochę czasu jeszcze tutaj dostajemy. Mam jeszcze 12 sekund, żeby dolecieć do jednej bramy. Jest! Okej, udało się. Wszystko za pierwszym razem zrobiłem.
Kurde, jeszcze pamiętałem niektóre te rzeczy. No to nice, udało nam się za pierwszym razem. Mamy 888, 300 total. New record, try again, no, nie chcemy. Zrobiliśmy to w 2 minuty, znaczy minutę 56 sekund, więc całkiem dobrze. Muszę tu kontrolować oczywiście czas. No dobra, przejdziemy się do kolejnego świata zaraz. Ale mówię, te misje na czas były bardzo stresujące. God damn it. Misje na czas. Kto to wymyślił, nie? Gry dla dzieci, a tutaj kurde misje na czas. Okropieństwo. Dobra, czekajcie. Nie, ile tu jeszcze światów mamy? Tamten skończyliśmy. Tam w tamtej jaskini też skończyliśmy. Ten tutaj też zrobiliśmy. No to mamy teraz świat tutaj nocny, że tak to nazwę. Ten mi się podobał najbardziej. Nazywa się Dark Hollow i z nim mam najprzyjemniejsze wspomnienia. Nie wiem dlaczego, ale tutaj te kolory, muzyka, to wszystko jest bardzo takie mega przyjemne. Jakoś tak mi się właśnie Spyro z tym tutaj miejscem kojarzy. Wiecie, jeszcze te zielone, tutaj taki ogród ładny. Oczywiście no mamy tutaj te takie żaboludy, kurde, śmierdzące jedne. I te kurde są naprawdę mordercze, zobaczcie, to już jest serious business. One tutaj mają stalowe tarcze, kurde. Miecze umoczone w krwi, czy jakieś takie czerwone. Masakra, to już jest serious business. No dobra, i tutaj po raz pierwszy spotykamy te takie duże tych dużych gości. Tych dużych gości jedynie możemy spalić. Więc tutaj akurat mamy kombinację. Raz, że duży gościu, którego musimy spalić. Dwa, że jeszcze ma żelazny armor na sobie. Dlatego nie możemy go tak po prostu spalić. Musimy poczekać i mu swajczyć tyłek. Dokładnie tak. Tych gości też bardzo kojarzę właśnie. Głównie z magazynów oni też się pojawiali. Zobaczmy, co tutaj Oswin ma dla nas do powiedzenia. Psst, Spyro, want to know a secret? Use the triangle button when you want to zoom in and look around. Oh, your secret's safe with me. O, jaki sekret. Sekret, no dobra. Okej, tutaj oczywiście znajdujemy jeszcze kluczyk do skrzyneczki, która tam była. Teraz rozejrzyjmy się, tutaj mamy, czy coś jeszcze tu mamy? Nie, dobra, tu nie mamy nic. Pozbierajmy oczywiście wszystkie pieniążki, wszystkie diamenciki. Ale tak, jeszcze właśnie przypominają mi się magazyny różnego rodzaju. Mówiłem o demach z gazetek, no to jeszcze o samych gazetkach w ogóle nie wspomniałem. Te gazetki, one były takie fajne. Ja na przykład dzisiaj... Jeżeli chodzi o dzisiaj, no to żadnych tam gazetek nie czytam, jeżeli chodzi o tam komputery czy coś. Jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć, oczywiście wchodzę na internet. Kiedyś jednak to był właśnie internet, kurde, te gazetki właśnie. Ale ten, co chciałem powiedzieć, tam zawsze było pełno takich obrazków i co mi się bardzo kojarzy, to te rendery takie tych postaci. Na przykład Spyro też się tam często pojawiał, Crash Bandicoot, Lara Croft też obowiązkowo tam pojawiała się wiele razy, te rendery tej najstarszej Lary. Lara Croft, Tomb Raider. W Tomb Raidera też bym pograł, choć Tomb Raidera bardzo się bałem. Jeżeli chodzi o Tomb Raider, Tomb Raider, a nie Tomb Raider. Ja strasznie się panicznie bałem, naprawdę. Były takie, wiecie, klaustrofobiczne momenty, jakieś gdzieś tam był jakiś basen, który się zamykał, misje pod wodą, wiecie. Równie dobrze bałem się, znaczy równie jak misji czasowych bałem się także właśnie tych takich misji, wiecie, gdzie mamy ograniczone coś tam. No to podchodziło pod kategorię misja na czas. Tak się po prostu bałem, a tam jeszcze jakieś dinozaury później były, no po prostu masakra. Skurde, wiele gier naprawdę było przeraźliwych. Oh, it's you. I wasn't sure if you'd escape those annoying little creatures. Of course they wouldn't bother me, but here's a hint. Metal armor is fireproof, but a charge attack will take care of them. Okej. 14 smoków uwolnionych. Zobaczmy, ile tu jeszcze skarbów mamy do zebrania. Tutaj mamy 80 na 100 i jeszcze jeden smok nam tutaj został. No dobra. A czekajcie, czy tutaj jeszcze mamy jakieś jajo? Ciekawe, czy tutaj jest jajko do zdobycia? Już nawet nie pamiętam. Teraz będziemy musieli zerknąć. Tutaj chyba jajka nie było, z tego co pamiętam. Ale upewnię się zaraz jeszcze, posprawdzam. Ja mam tutaj tego dużego gościa. Raz. Okej, tutaj dwóch gości starczą. Raz. Oła, i mnie przypieprzył. Oż ty, kurde. Dziadzie jeden, żaboludy jedne. Dobra, i tutaj jeszcze taka mini arena. Opa, z takim dużym jednym gościem. Spalimy go. O, jeszcze mam tutaj takie żaby. Ja te żaby zawsze zabijałem, bo
myślałem, że te żaby będą się później zamieniać w tych właśnie dużych wojowników i zawsze wszystkie żaby mordowałem tutaj w tym levelu. Okrutnie, ale... Ale widzicie, że... Instynkt tutaj był. Big enemies like this Gnork with the club cannot be charged, but a quick flame, that should defeat them. Okej, okay, kolejna rada, taka trochę nie w porę. Dobra, ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy i stówka, 100 na 100. No dobra. Tylko tutaj chyba jajka nie było, choć powiem wam, że jestem niepewny co do tego, no nie wiem, dobra, no w każdym bądź razie. Znaczy w każdym razie, kurde, cały czas muszę się poprawiać, w każdym razie przejdźmy sobie, mamy 100 na 100. Świetnie, świetnie, dobrze nam idzie. Możemy się przejść jeszcze szybko do jednego świata. Myślę, że jeszcze zdążymy tutaj w tym odcinku. No i w następnym odcinku przejdziemy się do kolejnego świata, bo to mówię, no jest to seria 3-odcinkowa, więc mam nadzieję, że wam się spodoba taka forma tych filmów. Ja będę nagrywał na raz te filmy, więc będziecie zawsze mnie widzieć tak jak jestem. Więc w trzecim odcinku też zobaczycie mnie w takich włosach, w takiej koszulce, żebyście się nie zdziwili i nie pisali mi, że ej Nexos, czemu ty się nie przebierasz? Czemu ty się nie zmieniasz? Tutaj ten poziom był naprawdę przerażający dla mnie, jako dziecko, naprawdę. Z tego względu, że tutaj taka muzyka, wiecie, no zobaczcie jak to wygląda, jakieś takie czerwone kolory. Ja myślałem zawsze, że to lawa tutaj jest wszędzie. I na dodatek jeszcze tutaj te moby były bardzo trudne, jako że tutaj te psy, je trzeba walnąć ogniem, natomiast je trzeba na dwa razy zabić, patrzcie, hop. I w ten sposób, to jest dobry sposób na nich. Skok i hopa. One rozplaskiwały na nas, kurde, i to było trudne, ja często tu ginąłem. Ale dobrze to zrobić w ten sposób. Więc jakiś sposób znalazłem. A i tutaj pojawił się także boss. Ja też się, kurde, go potwornie bałem. I teraz, kurde, będę gadał o moich lękach i w ogóle. Choć pamiętam jeszcze kiedyś nie za bardzo angielskiego dobrze umiałem. Znaczy angielskiego. No, angielski nie posługiwałem się jakoś tak dobrze, więc też nie rozumiałem, co te smoki do mnie mówią w ogóle. Mimo że z Kanady jestem, no to języka jakby uczyłem się dopiero troszeczkę później. Więc ole mi przypieprzył z lachy, kurde. Dziadzia jeszcze zaczął tańczyć sobie. Ty, dziadzie jeden. Dobra, tutaj z tego co pamiętam jest... Dobra, tu jest jakieś przejście, zobaczcie. O, kurde, jak mnie splaszczył. Zostało nam... Ostatnie życie nam zostało. Ostatnie życie. Dobra, musimy tego dziada... O, proszę bardzo. Dobra, i musimy teraz jakieś życie znaleźć, bo nie mamy życia w ogóle. Zobaczcie, że Sparks nam zniknął, czyli ten nasza ta ważka. Wróćmy się, zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze jest. Czy tutaj były jakieś moby? Nie, tu nie były. To dobra, tam będą dalej chyba owieczki, z tego co pamiętam, więc nie mogę teraz obrażeń zgarnąć, bo to będzie masakryczne. Okej, dobra. Nasty Nork has put one of his most devious henchmen in charge of the artisan world. Bring him on! I think I smell a barbecue. Be careful, Spyro! This boss has many tricks up his sleeve. No i dobra, będziemy musieli tutaj uważać, jako że ten boss, uwaga, wygląda w ten sposób. Gigantyczny, kurde, koleś z kosą i maską, kurde, wiecie. Wygląda okropnie, ale to jest owca, jakbyście zauważyli może. Och, dobra, dwóch na raz. Kompletnie muszę uważać tutaj. No i widzicie, mamy tutaj owcę samą. Teraz będą chyba trzy psy. Z tego co pamiętam, dokładnie. O, i mnie zabił. O, kurde, dobra, musimy jeszcze raz w takim razie. Ale dobra, zaczynamy na szczęście tutaj. Dobra, i teraz mamy full życia. Te tutaj globulki, które tutaj widzicie, one dają nam, widzicie, tak gdy je zbieramy, to nam się wypełnia takie kółeczko wokół właśnie nas. Gdy wypełnimy to kółeczko, dostajemy życie, więc jakaś tam forma rekompensaty. Dobra, tym razem mi się udało. Spalamy gościa, hopa, i teraz jeszcze. No i do widzenia, owco. Boss owca. Tego jeszcze chyba nie było. Dobra, zobaczmy, czy tutaj uda nam się zdobyć 100 na 100. No dokładnie, 100 na 100. Mamy tutaj fulla, tu już chyba nic nie będzie dookoła. Dobra, wracamy do świata.
normalnego, do normalnego świata. No i wybija 20 minut, więc będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy się w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku tej serii. Jeżeli wam się oczywiście podobało, mówię, ocencie film. No to może pogramy sobie troszeczkę więcej. W następnym odcinku wyruszymy do kolejnego świata, dokładnie tak. Tu już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Mamy tutaj zrobione dokładnie wszystko na maksa, 100 na 100 mamy zrobione praktycznie całe. Mamy 1000 skarbów, 16 smoków. No i lecimy sobie w takim razie do kolejnego świata. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, pa pa, cześć!